No, w tych wszystkich takich meandrach dla mnie bardzo trudnych, księgowych. Chciałam podziękować Werze, bo od niej się też zaczęło to nasze, ten nasz jubileusz. Eli, Stasiowi bardzo i Zbysiowi. Jeżeli kogoś przeoczyłam, wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie, które otrzymałam, bo sprawy organizacyjne to były w moich rękach, a sprawa artystyczna właśnie w rękach naszego dyrygenta. Dziękuję ślicznie. Ja bym dodała jeszcze, że powinna podziękować mężowi, że wytrzymuje, że tyle wychodzi i wychodzi na te próby. Brawo dla męża! Drodzy Państwo, jeszcze ja może kilka słów. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że chór został doceniony przez Państwa. Dostał wyróżnienie, kurzyści dostali niektórzy wyróżnienia, ale te owacje Państwa świadczą o tym i samo przybycie, że Państwo są zainteresowani pięknem, nie tylko muzyką, ale pięknem. Bo tak jak mój przedmówca powiedział, że muzyka jest pięknem. I rzeczywiście tak jest. Czym jest chór? Należy zadać pytanie w tym kontekście. Czym jest? Jaką pełni funkcję? Właśnie pełni funkcję przekazyciela piękna. To chór wyłania piękno z integronu. Ono może się, ono jest, ale pod warunkiem, że zostanie wyłonione z integronu. I chór, proszę Państwa, to piękno wyłania z integronu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za przybycie i za to, że mogliśmy przedstawić Państwu kilka pieśni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w obecności całego chóru chciałam jeszcze raz podziękować dzisiejszym patronatom honorowym, panu Władysławowi Ortylowi, Zbigniewowi Tymule, Danielowi Kozdębie oraz patronatom medialnym, portalom społecznościowym Hejmielec, Tygodnikowi Regionalnemu Corso i Radiu Leliwa. Szanowni Państwo, tak jak już mówiłam na początku, impreza nie mogłaby się odbyć bez tych osób, które wspomogły tą imprezę finansowo. Dlatego pozwólcie sobie Państwo, że jeszcze chwileczkę czasu zajmę i przeczytam te firmy, które sponsorowały jubileusz 80-lecia chóru Mieszanego Melodia. Europark Mielec, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Zakład Produkcji Maszyn i Urządzeń RSM, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MPGK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakłady Gumowe Geier Hosaja, Partyni, Ekopromal, Bogdan Majda i spółka Kirchhoff Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Polskie Zakłady Lotnicze, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PZL Mielec. Firma Ankol, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzona przez Annę i Czesława Koliszów. Firma Unimet, Tadeusz Kawka. Nadleśnictwo Mielec, Fotolab Mielec i Rodzinny Dom Pomocy Zofii Dusberger. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy nasz program i jeszcze oddaję głos prezesowi chóru mieszanego, w ogóle śpiewaczego Stowarzyszenia Melodia, Marii Sowińskiej.
Ja jeszcze chciałam wspomnieć o naszej płycie, którą nagraliśmy dzięki właśnie temu finansowemu wsparciu. I ona będzie tu po koncercie do nabycia. No, dowiecie się ceny przy... Jak się zapytacie o nią? Proszę zaczekać, zaraz tam ktoś podejdzie do stolika z tymi płytami. Ja jeszcze raz chciałam jeszcze podziękować Eli Placie, która jest właśnie prezesem chóru mieszanego, bo ja jestem ogólnym, ale są jeszcze, każdy chór ma swojego prezesa, żeby to organizacyjnie ogarnąć. Dziękuję ci, Elu. Dziękujemy wam wszystkim. Naprawdę dzisiaj jest wspaniała publiczność, zawsze zresztą na naszych koncertach, ale że aż tyle, to się troszkę, no, mile połechtało nasze ego. Dziękujemy. Nawet Sandomierza, mój kolega szkolny, przyjechał z żoną. Dziękuję wam bardzo. Raz dziękuję tej wspaniałej publiczności, wszystkim Państwu, którzy dzisiaj do nas przybyliście. Dziękuję bardzo i dobranoc.